Witam Państwa w Toruniu 9 września 2022 roku. Przed nami pierwszy mecz grupy C juniorów młodszych. Pomorzanin Toruń podejmuje LKS Rogowo. Zapraszam do oglądnięcia obszernych fragmentów tego spotkania. Za dużo to nie da, nie wiem, czy bez zasięgu nie byłoby lepiej. Dobrze, Kuba, super! Wyjdźcie!
spokojnie. No. Ale wiesz, jak poda, to jest takie strach, to jest takie nauczaje, o co chodzi, bo on stwierdzi, on wie, że źle robi, bo on wie, że... Tutaj do linii, jak ma piłkę. Piłę od razu.
dalej, to ich problem.
Co to było?
Zakończył się mecz Pomorzanin Toruń. LKS Rogowo zwyciężyła drużyna z Rogowa 6-3. Bramki dla LKS-u zdobyli Olaf Dreiheim 3, Kacper Bieniek, Jakub Wódczak i Kacper Piasecki po jednej bramce, dla toruńskiego Pomorzanina Filip Izbiński 2 bramki i Mikołaj Pietrzyk 1 bramkę. 11 września w spotkaniu wyjazdowym zespół Pomorka zmierzy się z LKS Gąsawa. Natomiast 16 września LKS Rogowo podejmuje LKS Gąsawa. Przed własną publicznością zespół juniorów młodszych toruńskiego Pomorzanina zagra 23 września z LKS Gąsawa. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Namawiam do subskrypcji mego kanału na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Pozdrawiam, Mariusz Stypczyński.